Niektóre mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą. Dobry wieczór, tu mówią do Państwa wysokie obcasy. Ja nazywam się Kamila Kaliczak i w imieniu redakcji mam przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie. To będzie pierwsze spotkanie z cyklu Kobiety wiedzą, co robią, takie trochę inne niż do tej pory. Ja mam nadzieję, że ta trasa Kobiety wiedzą, co robią jest Państwu bardzo dobrze znana, ponieważ my z tą trasą wielokrotnie już witałyśmy w Państwa miastach. Zazwyczaj właśnie tak to się odbywa, że to my przyjeżdżamy z wizytą do Was i to u Was na miejscu rozmawiamy na tematy, które dla kobiet w danym momencie, w danym mieście są najważniejsze. Natomiast sytuacja jest jaka jest. Kobiety wiedzą, co robią, to trasa, która oczywiście miała się regularnie odbywać, natomiast pandemia uziemiła nas wszystkich, natomiast tematów do rozmów nie brakuje. Dlatego postanowiłyśmy w ramach tej właśnie trasy, Kobiety wiedzą, co robią, z redakcją Wysokich Obcasów spotkać się po prostu tutaj, w warunkach, jakie mamy. O czym będziemy dzisiaj rozmawiały? Do Sejmu, proszę Państwa, wraca obywatelski projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie tego projektu zmian. To jest projekt, którego twarzą, chyba nie nadużyję tutaj, jeżeli powiem, że twarzą tego projektu, tych zmian w tym projekcie jest Kaja Godek, a zmiany te zakazują przerywania ciąży, między innymi w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Pierwsze czytanie, tak jak powiedziałam, zaplanowane jest na jutro, a ten moment, w którym aborcja wraca do Sejmu, jest uznawany za bardzo kontrowersyjny. Z jednej strony rzeczywiście do 12 maja w Sejmie musiał się pojawić, ponieważ tak stanowi prawo. Jeżeli projekt obywatelski trafia do Sejmu, to Sejm nowej kadencji ma pół roku na ponowne zajęcie się sprawą. 12, 6 miesięcy mija właśnie 12 maja. Pytanie jednak, czy dobrym momentem było rozpoczęcie rozmów na ten temat tuż przed świętami, w czasie kiedy niemożliwe jest zgromadzenie się. A wiemy, że w kraju takim jak Polska akurat temat aborcji uznawany jest nie tylko za bardzo kontrowersyjny, ale również za budzący tak wielkie emocje, że jest w stanie przykryć każdą właściwie aferę polityczną. W tym momencie mamy do czynienia z pandemią, nie możemy się gromadzić. Pytanie, jaki to będzie miało w związku z tym skutek? Jak interpretować tę sytuację? Czy strajk kobiet, czarnych parasolek, czarny protest w takiej formie, w jakiej odbywa się od kilku dni, odbywa się tak, jak może się odbywać, będzie skuteczny? Czy ewentualne głosowanie tych zmian oznacza zmiany, jakie zmiany w zdrowiu kobiet i dla życia kobiet? No i jak ewentualnie, jak wiele nadużyć jest w języku, jakim posługują się zwolennicy zaostrzenia aborcji. O tym wszystkim będziemy rozmawiały tutaj, dzisiaj, tak jak powiedziałam, nazwałyśmy to spotkanie Kobiety wiedzą, co robią. Przed nami trzy rozmowy, trzy bardzo ważne rozmowy, które mamy nadzieję zamknąć mniej więcej w 30 minut. Na początek połączę się z panią Mają Ostaszewską, z aktorką, którą państwo bardzo dobrze znacie, ponieważ nie tylko znana jest oczywiście z fantastycznych filmów i swojej działalności artystycznej, ale też z tego, że angażuje się w protest, które mają na celu ochronę praw kobiet. Następnie połączę się z panią dr Alicją Długołęcką, seksuolożką, a także edukatorką seksualną, ponieważ ten projekt, te zmiany, które jutro będą dyskutowane w Sejmie w czasie pierwszego czytania, są bardzo istotne ze względu właśnie na edukację seksualną. One jej po prostu zakazują i zamierzają karać za prowadzenie takich zajęć. A na koniec sam połączę się z Natalią Waloch, czyli redaktorką Wysokich Obcasów. Porozmawiamy sobie o języku, o nadużyciach semantycznych, które w tym dyskursie pojawiają się coraz częściej. Tak jak powiedziałam, w tym momencie już łączymy się z panią Mają Ostaszewską. Mam nadzieję, że wszystko tutaj nam pójdzie zgodnie z planem. Halo, halo, dobry wieczór. Czy się widzimy, halo, czy się słyszymy? Dobry wieczór pani, dobry wieczór wszystkim. Na razie nikogo nie widzę, ani siebie, ani pani, ale słyszę. Słyszy mnie pani, dobrze, no to chociaż tyle. Pozostaje mi w takim razie zapewnić panią, że my się widzimy, my panią widzimy bardzo dobrze, słyszymy panią również bardzo dobrze, spróbujmy w takim razie może porozmawiać, może jeszcze tutaj nam się wszystko wyrówna, po mojej stronie kamera też jest włączona, więc mam nadzieję, że u państwa wszystko jest jak się masz, jak to mówią. Tak jak powiedziałam, pani bardzo angażuje się w tę sprawę. Jest pani znana z tego, że może na panią liczyć, kiedy kobiety wychodzą na ulicę i domagają się swoich praw, ale jak protestować w takiej sytuacji jak ta obecna? To jest szalenie ważne i myślę w takim wymiarze nie tylko jakby presji społecznej i tego, żeby dać sygnał, że nie godzimy się i że jesteśmy czujne, że nie da się nas uśpić, ale również w takim wymiarze, powiedziałabym, symbolicznym dla nas samych, a mianowicie żebyśmy miały poczucie
sprawczości, żebyśmy miały poczucie wspólnoty. Powiedziane jest, że możemy się przemieszczać w tych sytuacjach najbardziej potrzebnych dla życia, spraw życiowych. No, dla nas kobiet walka o naszą wolność, o prawo do samostanowienia to są podstawowe potrzeby. Czy ten, no to że moment jest wyjątkowo oburzający i taki wiadomo, tak jak pani powiedziała, że to jest temat bardzo gorący i wiadomo z wszelkich badań, że większość Polaków, Polek, Polaków sprzeciwia się zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej. Trzeba sobie to jasno powiedzieć, już bardzo restrykcyjnie. My mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych w tej kwestii praw w całej Europie, a co więcej nawet to prawo, które już jest ustanowione, nie jest respektowane, więc zaostrzanie tego jeszcze bardziej naprawdę jest naruszeniem podstawowych praw człowieka. I wiadomo, że takim silnym narzędziem demokracji jest możliwość wyrażenia tego sprzeciwu poprzez zgromadzenia, poprzez manifestacje. Wszyscy doskonale, wszystkie pamiętamy niezwykłą siłę czarnego protestu w 2018 roku. Ten czarny protest wówczas sprawił, że projekty Ordo Iuris i Kai Godek zostały zamrożone i teraz wracają, kiedy siedzimy w domach, kiedy mamy pełno trosk na swoich ramionach, swoich głowach, sercach. Ludzie martwią się o zdrowie najbliższych, martwią się o to, o swoje przetrwanie, o swój byt, bo wiadomo, że sytuacja też gospodarcza w naszym kraju będzie bardzo trudna, bardzo wiele osób traci pracę, lekarze walczą z pandemią, a rząd serwuje nam coś takiego. Jest to pod każdym względem nie w porządku, jest to oburzające. Do tego wiadomo, że bo teraz też są takie tłumaczenia, że to nie jest, ten projekt nie zawiera całkowitego zakazu, tylko zakazu w tych przypadkach embriopatologicznych ciąż. No ale prawdą jest, że w Polsce aborcji dokonuje się w ponad 90, grubo, ponad 95% aborcji w Polsce jest przeprowadzanych właśnie w takiej sytuacji. Wiadomo, że też to daje pole do ogromnych nadużyć, do oskarżania kobiet w chwili, kiedy doszło do naturalnego poronienia, przy patologicznych ciążach. Takie ciąże są często, bardzo często obarczone ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia kobiety. To są ciąże, które właśnie bardzo często, przy których bardzo często dochodzi do tego naturalnego poronienia. I wiadomo też, że to jest taki krok, za którym poszłyby kolejne ograniczające nasze wolności. I wracając do pytania o to, czy ten protest ma sens. Po pierwsze, wszystkie czujemy, że nie możemy inaczej się zachować. Jest tutaj fantastyczna rola ogólnopolskiego strajku kobiet i wielkiej koalicji za równością i wyborem, które dały nam narzędzia. Można wejść na stronę strajku kobiet i naprawdę tych form protestu zaproponowanych była cała masa. W sobotę odbyłyśmy taki protest bez przerwy i to było 8 godzin dyskusji, debaty, które prowadziła no, niezastąpiona Marta Lempart. Rozmawiała z działaczkami, z dziennikarkami, z artystkami, z lekarkami na temat tej ustawy i tego protestu. Bardzo fajną formą były protesty takie, gdzie przyklejało się na okna plakaty. Ja zresztą mam taki piękny plakat, pokażę go. No właśnie o tę formę protestu też chciałam panią zapytać, bo kiedy w ciągu dnia próbowałyśmy się zdzwonić, to wiem, że no, była pani zajęta. Jak w takim razie, proszę powiedzieć, ten protest w czasach pandemii wygląda? No więc właśnie tak jak powiedziałam, zaczęłyśmy w sobotę, można było sobie samemu wydrukować, a jeśli nie było takiej możliwości, można było sobie po prostu narysować swój własny plakat i wywiesić go w oknie, przykleić do roweru, przykleić do okien samochodu. Ja okleiłam swoje auto plakatami i wyruszyłam w południe do centrum Warszawy, krążyliśmy wokół Ronda Dmowskiego, potem jeszcze przejechałam się uliczkami centrum.
Myślę, że bardzo ważnym aspektem jest zamieszczanie na swoich mediach, social mediach, w mediach społecznościowych tego, co myślimy i uważam, że w wypadku osób publicznych ważne jest, żeby dawać też temu swoją twarz, więc widziałam, że sporo osób właśnie z rysunkiem tego z tym zdraczkiem takim pioruna dzisiaj się pokazywało, ja również. No wiemy, że social media dzisiaj mają ogromną siłę rażenia i często się zastanawiamy, czy to nie jest straszne, że tak zdominowały nasze życie. Natomiast w takich chwilach jak ta widzimy tę drugą stronę, mianowicie bardzo pozytywną, to kiedy możemy tworzyć globalną wioskę, kiedy możemy wspólnie oddziaływać, kiedy możemy wspólnie wywierać presję, kiedy możemy też jednoczyć się w ważnych dla nas sprawach i dawać sobie wzajemne wsparcie. Więc no, ta siła przekazu takiego medialnego jest nie do przecenienia. No, staram się rozmawiać, różne media, różne gazety też się włączyły w te akcje, więc tych rozmów będzie więcej. Była też proponowana taka forma, myślę, że tutaj z dużą delikatnością, bo też oczywiście przy zastosowaniu z maseczek i wszelkich środków ostrożności, odstępów od siebie, ale proponowano, że jeśli ktoś i tak musi wyjść do sklepu i na przykład stoi w kolejce do tego sklepu, to też może mieć ze sobą czy to plakat, czy coś, co wskazuje na taki sprzeciw przeciwko temu, co ma się dziać w Sejmie. Wydaje mi się, że to jest szalenie ważne i że to daje nam takie poczucie, ponieważ te różne obostrzenia i to, w jaki sposób traktuje nas dzisiejsza władza, jest poza tą częścią, która jest oczywiście konieczna i która jest walką z pandemią, tego nikt nie podważa. Ja też bardzo, bardzo restrykcyjnie pilnuję tego, żeby nie narażać swoich bliskich, ale też obcych. Natomiast wiele z tych obostrzeń i też zachowanie władzy i arogancja, już nie chcę tutaj wracać do konkretów z 10 kwietnia, ale wszyscy wiemy, co się zdarzyło i jak potraktowała te wszystkie zakazy nasza władza, nasz rząd. To wszystko sprawia, że mam wrażenie, że mówię, poza tą oczywistą walką, chce się też nas w jakiś sposób, nie wiem, zastraszyć, zamknąć. Te zakazy dotyczące wychodzenia do lasu, czy też przeganianie ludzi z parku, gdzie przecież właśnie najłatwiej trzymać odstępy między sobą. To wszystko sprawia, że jesteśmy tacy, czyli że moglibyśmy być, bo na szczęście nie jesteśmy, ale że chce się nas jakoś zahukać, zastraszyć. I taka wspólnota kobiet i poczucie, że naprawdę walczymy o naszą godność, jest szalenie ważna i jest bezcenna, więc myślę, że ten protest po pierwsze wierzę, że będzie słyszalny, po drugie myślę, że jest nam po prostu bardzo, bardzo potrzebny. Jeśli dojdzie do drugiego czytania, no to będziemy kontynuowały protest. Mam nadzieję, że nie dojdzie, bo to jest naprawdę barbarzyństwo, to znaczy oczekiwanie, że kobiety będą rodziły często bardzo zniekształcone najpierw płody, potem dzieci, te nieszczęśliwe istoty, które w gruncie rzeczy po porodzie są skazane na umieranie w cierpieniu, w bólu. Taki dwugłos tutaj zauważam, jeżeli chodzi o wypowiedzi polityków partii rządzącej. Chciałabym poznać Pani zdanie na ten temat, jak Pani to czyta, no bo z jednej strony to, o czym Pani wspomniała, zaledwie 10% Polaków, Polek i Polaków, jest za zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej. Posługuje się tutaj danymi z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ibris dla OKO.press. To są dane z 2018 roku. Natomiast w zależności od ośrodka te dane wahają się o 2 punkty procentowe. Myślę, że możemy przyjąć, że to są tego typu wielkości, tak, tego typu liczby. Więc z jednej strony wydawałoby się, że zaostrzenie tych przepisów nie byłoby wcale partii rządzącej na rękę ze względu na to, że nie ma to zbyt wielu zwolenników. Z drugiej strony jednak prezydent Duda, pytany o to, czy takie ewentualne zmiany w ustawie podpisałby, mówi, że nie dość, żeby podpisał, to jeszcze używa bardzo nietrafnego określenia, mianowicie aborcja eugeniczna. O tym będziemy rozmawiały, jak dużym jest to nadużyciem. Więc taki dwugłos. Jak pani to czyta? Jedni zabezpieczają się prezydentem, czy jak to interpretować? Bardzo też cieszy mnie, że i domyślam się, że właśnie w tej trzeciej rozmowie poruszy pani sprawę wagi języka i tych nadużyć. Te ciąże naprawdę należy nazywać embriopatologicznymi, a nie aborcja z powodów eugenicznych. No ale to będziecie o tym rozmawiać, więc nie chcę wchodzić w ten temat.
Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące i jest wiele scenariuszy na ten temat. Jeśli o mnie chodzi, to są oczywiście domysły. Może być też tak, że to jest po raz kolejny próba odwrócenia uwagi społeczeństwa od tego, jak bardzo rządzący nie radzą sobie z pandemią, z tym, co dzieje się w Polsce, w polskich szpitalach. Ciągle mówimy o tym, jak będą bardzo pomagać, a potem oglądamy relacje ze szpitali, z domów opieki społecznej i widać, że tam jest po prostu tragedia i nie ma podstawowych rzeczy. I grupą, która w tej chwili najczęściej się zaraża, to są właśnie pracownicy służb medycznych i służb i ci, którzy pracują w domach opieki społecznej. Może to jest próba odwrócenia uwagi od tego, że ten parasol ochronny, który mamy dostać, ma tak strasznie wiele dziur i ludzie naprawdę są przerażeni i będą bankrutować nie tylko malutkie firmy, ale również wielkie. I być może jest to również jakaś zagrywka taktyczna, w której nasz prezydent, do którego ja osobiście nie mam żadnego zaufania, w której on straszy, że podpisze, a w ostatniej chwili jednak nie podpisze, żeby spróbować znowu wykreować siebie jako tego bohatera, który jednak wysłuchał głosu kobiet. Wszystko to jest możliwe. Wiadomo, że przed pandemią sondaże, jeśli chodzi o kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy, bardzo, bardzo mu spadały. W tej chwili się to zatrzymało. Według niektórych sondaży nawet znowu rośnie mu poparcie, bo inna kampania po prostu się tak naprawdę nie odbywa i kandydaci są bez szans. Może być tak, więc może być taki scenariusz, że to jest ciągle próba zatrzymania jako swojego wielkiego sojusznika przedstawicieli władz Kościoła katolickiego w Polsce. Wiadomo, że partia rządząca bardzo flirtuje z Kościołem katolickim i żyją w jakiejś takiej dziwnej, w systemie wzajemnych zysków i być może to jest presja biskupów i rządzący, mimo że finalnie nie chcą, żeby przeszła ta ustawa, bo nie chcą stracić tych innych wyborców, ale jakiś taki tworzą cyrk, taniec wobec dostojników Kościoła. Nie wiem, jest to wszystko bardzo dziwne, jest to wszystko zagmatwane, też to tłumaczenie, że to się musiało odbyć teraz. Wiemy, że ten rząd łamie tak bardzo wiele rzeczy związanych z przepisami, z praworządnością, więc ta nagle powiedziałabym taka jakby zasadniczość i trzymanie się liter zapisów akurat w takim wypadku również mojego zaufania nie wzbudza. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że to czytanie przepadnie przy pierwszym podejściu. Warto i wiem, że też za chwilę z panią profesor będziecie rozmawiały o tym drugim projekcie całkowitego zakazu edukacji seksualnej. To dla mnie matki dwójki dzieci, chłopca 12-letniego i 10-letniej dziewczynki, no to jest po prostu skandaliczne, bo to jest też otworzenie furtki do wykorzystywania dzieci, do tego, żeby nie miały świadomości swojego ciała, tego, co to jest zły dotyk, jak reagować, że mają prawo się przeciwstawić. To jest również odebranie narzędzi do świadomego wchodzenia w życie seksualne dla młodzieży. To jest również otwieranie furtki do dyskryminacji, ponieważ w edukacji seksualnej też mówimy o tolerancji, o szacunku do każdego człowieka, do jego cielesności. Więc to wszystko jest po prostu przerażające i cofa nas w takie, powiedziałabym, głębokie średniowiecze. W środku Europy, no zatrważające naprawdę. Pani Maju, bardzo dziękuję za to, że Pani z nami dzisiaj tutaj była wieczorem. Rozumiem, że największe aktywności związane z protestem będą jutro i pojutrze, 15-16 kwietnia. Jutro, przypomnę, w Sejmie pierwsze czytanie tak. projektu obywatelskiego, którego twarzą jest Kaja Godek, projektu, który ma na celu zaostrzyć przepisy antyaborcyjne. Bardzo Pani dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Zachęcam też jeszcze wszystkie panie i panów, jeśli też są z nami, do wchodzenia na strony Strajku Kobiet. Tam są naprawdę wszystkie potrzebne informacje. I nie powiedziałam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie jest też cała duża akcja. Jest to zarówno na stronie Strajku Kobiet, jak i Akcji Demokracji. Są linki, gdzie można napisać listy do posłów i posłanek. To jest szalenie ważne. Są też petycje, które można podpisywać właśnie na stronie Akcja Demokracja. Jest tak
taka petycja też AWAS i bardzo, bardzo gorąco zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Bardzo dziękuję. My również zachęcamy. Maja Ostaszewska była naszym pierwszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Pozwolę sobie w tym momencie teraz przedstawić Państwu, już przedstawiłam, już to zrobiłam raz, naszego drugiego gościa. Pani Alicja Długołęcka jest z nami. Mam nadzieję, że nas będzie widać. Halo, dzień dobry, raz jeszcze dobry wieczór. Czy się widzimy, czy się słyszymy? A zaraz pani... słychać, może teraz. O, myślę, że teraz będzie okej. Okay. Przysłuchiwała się pani naszej rozmowie. Nie będę ukrywać, że pani Maja Ostaszewska bardzo płynnie nas wprowadziła w ten wątek, który chciałabym z panią właśnie poruszyć, mianowicie edukacji seksualnej. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałabym panią zapytać jeszcze o ten termin. Embriopatologiczna przyczyna. Przyczyna aborcji z przyczyn embriopatologicznych. Jak to tłumaczyć, jak to interpretować, co to znaczy? Znaczy w związku z tym określeniem, zresztą tak jak wieloma innymi, o których mam nadzieję jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, jest związanych bardzo wiele nieporozumień, tak? Czyli wciskane jest bardzo często w to pojęcie niepełnosprawności jako takiej. No, chciałabym wyjaśnić, że ustawa dotyczy sytuacji, w których występują bardzo ciężkie uszkodzenia natury genetycznej, które ujawniają się już w fazie płodowej. Najczęściej dotyczą bezmózgowia lub bardzo poważnych uszkodzeń mózgu lub zespołów wad wrodzonych, które uniemożliwiają tak naprawdę przeżycie płodu albo dziecka bezpośrednio po urodzeniu. No, co się wiąże, znaczy generuje mnóstwo cierpienia zarówno dziecka, jak i rodziców. Ja pozwolę sobie doprecyzować, że te zmiany, które będą jutro dyskutowane w Sejmie, zakładają, że aborcja ze względu na bardzo poważne uszkodzenia płodu nie byłaby możliwa. Dodam jeszcze tylko, że takich aborcji rocznie wykonuje się około 1000, mówię tutaj o legalnych, o takich zgłoszonych, i często przeciwnicy aborcji, między innymi właśnie ci zebrani tutaj przy okazji tych zmian w projekcie, tłumaczą, że tu chodzi o to, żeby nie było można usunąć ciąż, w których wykryto zespół Downa u dzieci. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że to jest zaledwie 25% przypadków. Te, o których mówimy tutaj, o aborcji z przyczyn embriopatologicznych, to są bardzo ciężkie uszkodzenia płodu. Nie chciałabym tutaj, jest dość wcześnie, nie chciałabym wchodzić tutaj w jakieś drastyczne bardzo szczegóły. Natomiast, jak rozumiem, to są, taki płód nie ma szans przeżycia, tak? Dokładnie. Tak mam to rozumieć? Dokładnie. Albo jego życie będzie bardzo krótkie i będzie się wiązało z niezmiernym cierpieniem. Pani doktor, ja chciałam zapytać panią o kwestię dotyczącą edukacji seksualnej, ponieważ zmiany w tym projekcie zakładają między innymi karanie edukatorów seksualnych. Jakiego rodzaju edukacji seksualnej oczekują dzisiejsi nastolatkowie i czy w ogóle my jesteśmy im w stanie z tym naszym, nie chcę mówić mindsetem, z tym naszym myśleniem o edukacji seksualnej zaproponować coś, czego oni autentycznie potrzebują? Tak. Zanim odpowiem na to pytanie, tutaj widzę wypowiedzi, które się też w trakcie naszej rozmowy pojawiają, i zwróciłam uwagę tutaj na jedną taką wypowiedź, że edukacji seksualnej tak naprawdę potrzebuje nie tylko młodzież, ale w ogóle całe społeczeństwo, tak? Edukujemy się przez całe życie. I czego dotyczy zmiana w ustawie? Znaczy, to jest bardzo nie w porządku, ponieważ ona dotyczy publicznego, ja tutaj zacytuję, propagowania lub pochwalania pedofilii oraz edukacji seksualnej z założeniem, z możliwości pozbawienia wolności na 3 lata. No, jako edukatorka seksualna, no to jest jasne, że budzi to we mnie jakiś olbrzymi sprzeciw, ponieważ autorzy projektu właściwie
równoważą edukację seksualną z propagowaniem pedofilii. No jest to absurdalne i to jest jasne, że po różnych fazach, przez jakie przechodziliśmy, fazy takiej niezgody, gniewu, przez to, co teraz się dzieje, pewnego rodzaju zwątpienia. Ja osobiście myślę, że wiele osób, które się zajmują edukacją seksualną, tak na poważnie, jest w takiej fazie racjonalności, że właściwie nie możemy nic innego robić, jak robić swoje i edukować. Czyli po pierwsze wyjaśniać ze stoickim spokojem, na czym polega wprowadzanie nas w błąd, zastraszanie i tak naprawdę pozbawianie praw do edukacji, do informacji i też tak naprawdę do racjonalnej ochrony przed różnymi zjawiskami negatywnymi, również pedofilią, ale też nadużyciami, przemocą seksualną. No i to jest bardzo nieuczciwe. Kiedy rozmawiałyśmy dzisiaj przez telefon, przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy, powiedziała mi pani, że żeby projekt mógł się udać, to trzeba zapytać adresatów tego projektu, czego od niego oczekują, przy założeniu, że adresatami projektu są nastolatkowie, którzy potrzebują tej edukacji seksualnej. Jak w takim razie, bo ja rozumiem, że oczywiście ona jest potrzebna, ta edukacja seksualna, ale dobrze by było mieć jakieś narzędzia, żeby dobrze ją poprowadzić. Więc jak sprostać temu zadaniu? Znaczy, podstawową zasadą tworzenia programów edukacyjnych w ogóle, również tych, które dotyczą edukacji seksualnej, jest badanie potrzeb beneficjentów. Jak na razie odnoszę wrażenie, że tak naprawdę to, czego uczymy jako dorośli, no to jest tak naprawdę obłuda i stosowanie takich podwójnych standardów. Też przekonujemy młodzież, że ich tak naprawdę w ogóle nie słuchamy. I w pewnym sensie to, co oni myślą, czego potrzebują, z jakimi problemami się borykają, czym się interesują, jakie stawiają pytania, to jest stawione na ostatnim miejscu. I z perspektywy, no bo na co dzień pracuję bardzo dużo z młodymi ludźmi, ja widzę, jak oni się separują, tak, od konfliktu, w jaki jesteśmy zaangażowani my dorośli, i traktują to jako tak naprawdę niesłuchanie ich i niepoważne traktowanie. I myślę, że to jest absolutna w ogóle podstawa, która będzie prowadziła do tego, że no, edukacja seksualna będzie całkowitą, że tak powiem, porażką, za którą będziemy my dorośli ponosili odpowiedzialność i już ponosimy tak naprawdę, bo to nas oddziela od ludzi młodych i jest antyedukacją i antywychowaniem. No bo ten młody człowiek, ja rozumiem, że jako biegły, jeżeli chodzi o internet, on znajdzie wszystkie potrzebne, albo inaczej interesujące go rzeczy. Problem w tym, że znajdzie też jeszcze takie, które może źle zinterpretować. Co wtedy? Gdzie ma szukać pomocy? No w tej sytuacji, już sytuacja związana z edukacją seksualną w Polsce jest bardzo trudna, ponieważ nasze programy, tak, nauczania są totalnie archaiczne. No, nie będę wspominała o podręcznikach. Nauczyciele są, że tak powiem, cenzurowani przez no, mnóstwo, że tak powiem, środowisk i nie mają tak naprawdę możliwości do tego, żeby nawiązać taką uczciwą i bezpośrednią relację właśnie z uczniami, czyli nie mogą zrealizować tej pierwszej zasady, o której powiedziałam, tak? Czyli zbadanie potrzeb poszczególnych grup, tak? Bo każda grupa w różnych szkołach, wsiach, polskich miastach, tak? Będzie borykała się z innymi problemami, będzie zadawała inne pytania.
I tak naprawdę oddziaływanie na młodzież no przede wszystkim opiera się na dialogu. Czyli my musimy najpierw z nimi nawiązać dialog i zdobyć ich zaufanie, żeby tak naprawdę wiedzieć, co mass media, co internet, co źródła, tak, z których korzystają, robią z ich świadomością, wiedzą i postawami. Oczywiście są różne badania, możemy się nimi posiłkować, w jaki sposób wiedza czerpana z internetu oraz różnych takich stereotypów, które funkcjonują w świadomości społecznej, tak wpływają na ich postawy i na ich tak naprawdę decyzje seksualne. Bez tego dialogu w ogóle nie ma mowy o rzetelnej edukacji seksualnej. No w obliczu tych zmian, tak, tego projektu, szansa, tak, na nawiązanie realnego kontaktu z młodzieżą będzie równa zero, bo to tak naprawdę jest wprowadzenie cenzury i zablokowanie otwartej relacji z młodzieżą w tym obszarze. A z drugiej strony wyobrażam sobie, że taki młody człowiek z dostępem do internetu oglądał na Netflixie serial Sex Education, który szerokim echem odbił się w mediach i przetoczyła się wielka dyskusja na temat właśnie tego, jak powinna wyglądać edukacja seksualna. Jeżeli Państwo nie widzieli, to pozwolę sobie w dwóch zdaniach tylko opowiedzieć o tym, że jak sam tytuł wskazuje, to jest o dorastaniu młodzieży w Wielkiej Brytanii, jeżeli się nie mylę, i o tym właśnie, jak w jak otwarty sposób rozmawiają o kwestiach dotyczących bliskości, intymności, ale też jak radzą sobie z problemami, które napotykają na swojej drodze, a wiadomo, że je napotykają. I teraz taki człowiek ogląda taki serial i myśli sobie, no kurczę, to wygląda jednak trochę inaczej. Czy nie jest rozczarowany tym, co tutaj spotyka, albo inaczej, czy jest szansa na to, bo rozczarowany pewnie się czuje, ale czy jest szansa na to, że to wkrótce zacznie przypominać choćby namiastkę tego, jak to wygląda w tym serialu? Znaczy to, co pani mówi, myślę, wynika z myślenia życzeniowego. Ja jestem realistką. Nie, ja tylko pytam. Tak, jestem realistką niestety i to, co się zapowiada, tak, jeżeli ustawa przejdzie, no to to będzie oznaczało całkowite odcięcie młodzieży od edukacji seksualnej. Przypomnę tutaj też o zjawisku, o problemie, tak, wyrównywania szans, bo temu też służy edukacja seksualna w szkołach. No, będzie to oznaczało całkowite odcięcie od edukacji seksualnej na terenie szkoły prowadzonej przez osoby wykwalifikowane i też osoby tak naprawdę takie, które mają bezpośredni kontakt na co dzień z młodzieżą. Czyli będzie to oznaczało, że zostawiamy młodzież samym sobie. Nie liczyłabym na to, że w najbliższym, nie wiem, roku, no nie jestem optymistką w tym względzie, coś się stanie. Myślę, że cały system będzie musiał się zmienić i będziemy musieli, i wierzę w to głęboko, że nastąpi ten taki dzień, kiedy przygotujemy rzetelne programy edukacji seksualnej w szkołach. Jak na ten czas, to myślę, że będziemy zmuszeni, zresztą no sama się czuję już zmuszona do tego od paru lat i będę to robić i współpracować z bardzo wieloma osobami zaangażowanymi w, no między innymi, tak, w, chociażby takim przykładem jest akcja sex.ed.pl. To jest jasne, ale nie ona jedna. Myślę, że specjaliści, edukatorzy, edukatorki seksualne przeniosą się do mediów społecznościowych, tak, i będziemy działać na Instagramie, Facebooku, YouTubie i innej drogi nie ma i będziemy organizować kursy, tak, dla rodziców, pedagogów i edukacja seksualna przeniesie się do podziemia, tak, no jeżeli starczy nam sił i dobrych woli, w co wierzę, bo z drugiej strony to, co się dzieje,
no wywołuje takie tak silne emocje i tak silny sprzeciw, tak jak powiedziałam, że już nie wystarczy protestowanie, które jest konieczne, ale również jest bardzo potrzebne racjonalne działanie, tak? Bardzo konkretne działania, czyli żeby jeżeli tak, internet ma być głównym źródłem edukacji naszej młodzieży, no to w ten sposób będziemy to robić. Dopóki nie będzie to możliwe na poziomie systemowym, tak żeby zrobić to rzetelnie i zgodnie ze współczesną wiedzą i z ośmielanymi standardami Światowej Organizacji Zdrowia, obowiązujących we wszystkich krajach Europy. Nie, no mam nadzieję, że rzeczywiście aż tak strasznie nie będzie i że to nie będzie edukacja seksualna z podziemia. Instagram i YouTube skupiają mnóstwo młodych ludzi. Dobrze by było, żeby wartościowe rzeczy również tam znajdowali, więc może jest to jednak jakiś pomysł, ale jako jeden z pomysłów na to, jak młodzież edukować. Bardzo Pani dziękuję za to, że... Na koniec jeszcze bym chciała coś przeczytać, tak? Bardzo proszę. To minutę dosłownie, czyli... Bardzo proszę. Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które jest pewną odpowiedzią, tak? Polskie Towarzystwo Seksuologiczne przypomina, że edukacja seksualna jest ważna dla rozwoju jednostki, promocji zdrowia seksualnego, zapobiega różnym formom przemocy seksualnej, przygotowuje do relacji partnerskich, małżeńskich, rodzicielskich i w związku z tym powinna być częścią edukacji publicznej. Nie pozostaje się nie jak o tym zakończyć. A nam nie pozostaje nic innego, jak się po prostu z tym zgodzić. Bardzo dziękuję Pani za to, że zechciała z nami Pani być, że znalazła Pani dla nas czas. To był bardzo ważny głos w tej całej dyskusji. Pani Alicja Długołęcka, seksuolożka, edukatorka seksualna, była naszym drugim gościem. Bardzo Pani dziękuję. A teraz zaproszę do siebie, mam nadzieję, że sprawnie nam się to tutaj wydarzy, Natalię Waloch, czyli naszego trzeciego gościa, redaktorkę Wysokich Obcasów, którą Państwo na pewno z Wysokich Obcasów znają. Jeszcze czekaj, Natalia, bo jak coś powiesz, to nie będzie Cię słychać, ale teraz już powinno być Cię słychać. Dobry wieczór, słyszysz nas? Dobry wieczór, ja Cię słyszę, a Ty mnie? Ja Ciebie też słyszę, myślę, że nas nawet widać. Nie mam przynajmniej sygnałów, żeby było inaczej. Natalia, my sobie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, jak ważny jest dyskurs w całej tej, w ogóle dyskurs jest ważny, natomiast w tej historii jest ważny szczególnie, dlatego że nadużycia semantyczne ze strony prawicy sypią się no, bardzo często i niestety powodują wypaczenia. Rozmawiałyśmy tutaj kilkukrotnie, już padło aborcja eugeniczna. Chciałabym Cię poprosić na początek o ustosunkowanie się do tego tutaj. To jest bardzo duże nadużycie, to jest duża manipulacja. Wytłumacz proszę dlaczego. No tak, określenie aborcja eugeniczna na aborcję z przesłanek tych embriopatologicznych, o których przed chwilą rozmawiałyście z panią profesor, no to ma w oczywisty sposób narzucać nam skojarzenie z na przykład eksperymentami nazistów, tak? Którzy, to jest to pierwsze skojarzenie z eugeniką, które ma większość z nas. W związku z tym, no to od razu pokazuje, kim są ludzie domagający się prawa wyboru dla kobiet i w ślad za tym mamy takie określenia jak feminazistki i tak dalej, i tak dalej. Jest absolutnie skandaliczne, że prezydent Duda ostatnio użył tego sformułowania, ale w ogóle chcę powiedzieć, że prezydent Duda nie odrobił lekcji z mówienia o aborcji, ponieważ mówił o morderstwie dzieci, a to środowisko, i ja też tutaj zaczynam mówić wprost, fundamentalistyczne, radykalne, ono dokonało dużej rewolucji w języku. O tym mówiła wielokrotnie Agnieszka Graf, o tym pisze w swojej nowej książce Klementyna Suchanow, to jest wojna kobiety, fundamentaliści, nowe średniowiecze. To polega na tym, że w pewnym momencie to środowisko anti-choice, i też celowo nie mówię pro-life, tylko anti-choice, to środowisko w pewnym momencie się zorientowało, że posługiwanie się językiem takim religijno-duchowym, mówienie o grzechu, złu, że to do nich zniechęca, w związku z czym oni, pompując masę pieniędzy w szkolenia i kursy dla swoich działaczy, postanowili jakby zawłaszczyć dla siebie język ONZ,
i język organizacji walczących o prawa człowieka. Stąd Państwo nie usłyszycie tego, że Kaja Godek mówi o tym, że aborcja jest grzechem, tak, że jest złem i tak dalej. Kaja Godek mówi, że ona broni praw dzieci niepełnosprawnych, praw obywatelskich dzieci niepełnosprawnych. Oczywiście temu się jest trudniej przeciwstawić, no bo kto chciałby odebrać prawa obywatelskie dzieciom niepełnosprawnym, prawda? I oczywiście każdy jest za życiem. Każdy jest oczywiście za życiem, tak, i każdy chciałby bronić praw wszystkich obywateli, a zwłaszcza dzieci, a zwłaszcza niepełnosprawnych, więc to jest absolutna manipulacja, bardzo skuteczna, no i też nie jedyna w tym środowisku. Jakby cała narracja tego ekstremistycznego środowiska jest zmanipulowana. Na przykład właśnie wybijanie na czoło przypadków zespołu Downa, tak? Nie mówimy o tych innych wadach, które skazują narodzone dzieci już na cierpienie, umieranie w cierpieniu, a ja leżałam na patologii ciąży z dziewczyną, która urodziła potem dziecko, które żyło 2 godziny i no, rozmawiałam z nią potem, także... Może wiem trochę więcej na ten temat niż niektórzy obrońcy nazywający się obrońcami życia, ale nawet jeśli mówimy o zespole Downa, to środowisko zawsze pokazuje piękne zdjęcia dzieci z zespołem Downa, tych, które sobie radzą, wybijają przykłady dzieci, które uczą się w dobrych szkołach, może mają jakieś sukcesy sportowe i tak dalej. I oczywiście takie osoby są, ale trzeba też pamiętać, że przy zespole Downa często jest wiele współistniejących wad, tak? No i wreszcie jest ta kwestia życia całej rodziny i tego, że po prostu rodzice dzieci niepełnosprawnych, ich główną troską do końca ich życia jest to, że po prostu dzieci ich przeżyją. Mhm. No tak, właśnie dlatego ze względu, ja jeszcze raz podeprę się tymi statystykami, które mówią, że w Polsce rocznie wykonywanych jest około 1000 aborcji, 25% to są te zabiegi, gdzie wykryto zespół Downa u płodu, natomiast ten największy odsetek to są właśnie te aborcje z przyczyn embriopatologicznych. To nie są takie przypadki, o których tutaj wspomniałaś, to są przypadki, które, tak jak powiedziała pani doktor Alicja Długołęcka, no to są dzieci, które przeżyją 2 godziny, które przeżyją chwilę, dlatego że po prostu mają tak ciężkie wady genetyczne, że po prostu ich życie jest niemożliwe poza szpitalem, poza prawdopodobnie odłączeniem od aparatury. Natomiast ten dyskurs właśnie, tak jak cały czas rozmawiamy, nazywanie tego aborcją eugeniczną jest ogromną manipulacją. Tak jak wspomniałaś, prześledziłaś tutaj różnego rodzaju nadużycia, tego jest więcej. Tak jak wspomniałyśmy, nikt nie chce być przeciwnikiem życia, nikt nie chce być mordercą, wiadomo. Czy w takim razie nie powinien się zradykalizować język obrońców kobiet, że tak powiem? Celowo mówię w takim razie obrońców kobiet. No, ja myślę, że ten język się zaczął radykalizować, to znaczy w momencie, kiedy kobiety wyszły na ulicę, najpierw w 2016, później w 2018 roku, to on się zaczął radykalizować i te hasła, które widzieliśmy na transparentach, one już, wiele było neutralnych, takich rzeczowych, ale wiele też było bardzo brutalnych i to, o czym ty teraz mówisz, to właśnie to, postuluje Klementyna Suchanow, która mówi, jeśli oni uważają, że to jest wojna, bo to tamta strona uważa, że to jest wojna i oni nazywają nas feminazistkami, morderczyniami i mówią o nas w taki sposób, to rzeczywiście też po naszej stronie powinno się wytoczyć cięższe działa. Natomiast ja... To nawet nie jest kwestia strategii, to znaczy nazywanie tych ludzi Kai Godek czy innych osób z tego środowiska jakby konserwatystami, to jest nadużycie, bo ja znam wiele konserwatywnych osób, które nie posuwają się do skrajnego szaleństwa i nie uzurpują sobie prawa do decydowania za ludzi. To są po prostu fundamentaliści i radykałowie, jest to po prostu mentalność talibów.
A chciałabym Cię jeszcze pociągnąć tutaj w tym kierunku, dlatego że ja pamiętam, jak Ty pojawiłaś się, to było spotkanie w Toruniu, prawda, z przedstawicielami Fundacji Kaji Godek. Pani Kaja Godek była na tym spotkaniu i Ty próbowałaś się na to spotkanie dostać, jak rozumiem, po to, żeby porozmawiać. Zostałaś z tego spotkania wyproszona. Jak to wyglądało? Tak, to znaczy ja poszłam na to spotkanie, chcąc w nim jakby uczestniczyć na zasadzie, że być może mi się uda zostać, bo to był kurs dla obrońców życia, tak? Czyli takie treningowe spotkanie, na którym oni łowią nowych chętnych do tego, żeby potem z tymi banerami pod szpitalami i na rynkach naszych miast stać. Więc ja byłam bardzo ciekawa, jak to się odbywa i postanowiłam się na ten kurs dostać, co mi się oczywiście nie udało, bo zajmuję się tą sprawą od dosyć dawna i zostałam rozpoznana. Inna sprawa, że się też za bardzo jakoś nie ukrywałam, bo to nie chodziło o to, żeby robić jakiś cyrk z maskaradą. I rzeczywiście tak, zostałam wyproszona i wdałam się w pewną, powiedzmy, dyskusję z Kają Godek, chociaż to trudno nazwać, bo to trochę było takie mówienie równoległe do siebie, jakby, znaczy. W ogóle nie można z tymi ludźmi porozmawiać. Im się zadaje pytanie i oni odpowiadają pytaniem, tak? Tam w ogóle nie ma takiego, nie ma możliwości nawiązania dialogu takiego, żebyśmy mogli w ogóle usiąść i spróbować się zastanowić, bo kwestia aborcji jest kwestią problematyczną, tak? Dlatego budzi tyle kontrowersji. I jest to też kwestia, która dla wielu osób jest kwestią etyczną. I jakieś powoduje w nich rozterki, w związku z czym można by teoretycznie siąść i zacząć się zastanawiać, tak, jakie skutki powodują różne rozwiązania, ale z Kają Godek ani z tymi ludźmi, którzy z nią byli, rozmowa była absolutnie niemożliwa, bo to ja na przykład pytam ich, dlaczego walczycie w ten sposób? Mówię, mnie nie przeszkadza, że wy tak uważacie, tak długo jak nie chcecie mi tego narzucić, ale dlaczego wy wychodzicie z banerami, z rozerwanymi płodami na rynek miasta, gdzie ja idę z moimi dziećmi, one mają na to patrzeć? I to jest, oni wszyscy zawsze udzielają tej samej odpowiedzi. A, to mordować dzieci jest dobrze, a pokazać swoim dzieciom prawdę, jak wyglądają zamordowane dzieci, to nie, ale hipokrytka. No i no to jest coś takiego, że naprawdę no, angażowanie się w dalszą rozmowę jakby no, uwłacza inteligencji, tak? No bo to jest bardzo tani chwyt, kopanie w kostkę, ale to do niczego nie prowadzi. I taki ping-pong można prowadzić bardzo długo, natomiast no, ja też mam swoje ping-pongi i ja też zadaję pytanie. Płonie dom. Z jednego okna ktoś wyrzuca niemowlę, z drugiego próbówkę z 12-tygodniowym płodem. Co łapiesz? Ty prześledziłaś, jak wygląda dochodzenie. Nie chcę znowu użyć słowa, które może być wytrychem albo wręcz miną w tym przypadku. Nie chcę mówić o kompromisie, ale przeanalizowałaś, jak wygląda docieranie się, że tak powiem, etyczne w tej kwestii w innych krajach. Zobaczyłaś, jak to robią na przykład Niemcy, jak to robią w Irlandii. Jak w takim razie. Albo inaczej, co mogłybyśmy podpowiedzieć temu środowisku, gdyby chciało rozmawiać? Jak siąść do rozmów, jak szukać konsensusu, powiedzmy? Znaczy, dobrych przykładów jest mnóstwo i gdybyśmy my mieli rzeczywiście sensowną partię konserwatywną, która chciałaby sprawować w jakiś demokratyczny, cywilizowany sposób władzę, to tych dobrych przykładów jest mnóstwo, tak? Zacząć można od Francji 75 roku, od Simone Veil, która będąc przecież ministerką zdrowia w konserwatywnym rządzie, zalegalizowała aborcję i ona mówiła dwie rzeczy. Mówiła tak, po pierwsze, Francuzki wyjeżdżają masowo na aborcję za granicę i dokonują jej w podziemiu, w związku z czym prawo jest martwe, a martwe prawo to kpina z państwa prawa. Więc trzeba zrobić takie prawo, które po prostu nie będzie martwe i będzie możliwe do przestrzegania przez ludzi, tak? A drugą rzecz, którą mówiła, to mówiła, Francja jest winna swoim obywatelkom bezpieczeństwo. A jeśli Francuzki dokonują aborcji w podziemiu,
w dziwnych okolicznościach, warunkach higienicznych, to nie są bezpieczne. I my jesteśmy jako państwo im to winni. I to samo jakby przyświecało Leo Varadkarowi, premierowi Irlandii, która się wycofała z bardzo rygorystycznego prawa aborcyjnego, nie pamiętam teraz, chyba 2 lata temu było to referendum, tam wybrano fantastyczną ścieżkę. To było coś takiego, co się nazywa panel obywatelski, do którego wylosowano losowo obywateli z całej Irlandii. Oni zasiedli w takim jakby gremium, będąc reprezentantami losowo wybranymi całego społeczeństwa. Dodatkowo zaproszono etyków, lekarzy, organizacje pro-life, organizacje pro-choice, teologów, filozofów do ogromnej debaty. To wszystko było transmitowane online, w telewizjach, a dodatkowo jeszcze każdy Irlandczyk, każda Irlandka, każdy mógł napisać mail o swoich osobistych doświadczeniach i to też można było w to zajrzeć. I tam się przez wiele miesięcy, to chyba trwało pół roku, toczyła prawdziwa ogólnonarodowa debata, która właśnie ważyła, tak, na ile możemy zdecydować za kobietę, że ona ma urodzić, tak, a co kiedy już urodzi, co z tym dzieckiem, co my możemy mu dać, tak, i tak dalej. I w efekcie tego zdecydowano później w referendum o usunięciu tej poprawki, która po prostu uniemożliwiała aborcję. No i na koniec są Niemcy, gdzie jest taki bardzo dziwny twór Lex Imperfecta, tam jest tak, że aborcja jest nielegalna, ale za jej dokonanie się nie karze. To jest taki jakby dziwny twór. Moim zdaniem, nie jestem prawniczką, ale wydaje mi się, może warto spytać o to prawników, czy to nie byłby sposób na Polskę właśnie mimo tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed paru lat, które jest. I w Niemczech wobec zmian społecznych w proces jakby rozszerzenia tej możliwości dokonywania aborcji włączył się po prostu Kościół też protestancki. Oni tam zaproponowali, że dobrze, ale niech będą te konsultacje z psychologiem. I konserwatystka Angela Merkel też nie wyciągała nagle przed wyborami tematu aborcji, żeby ugrać sobie punkty wyborcze. Także przykładów, jak konserwatywne rządy dogadywały się z postępowym społeczeństwem dobrych, jest bardzo dużo, bardzo niedaleko i jest z czego czerpać, ale to trzeba by chcieć czerpać, a zdaje się, że to jest akurat ta rzecz, której brakuje naszym rządzącym. Bardzo Ci, Natalia, dziękuję za zebranie tych wspaniałych jednak przykładów. Bardzo Ci dziękuję za zebranie tych przykładów na to, jak to wygląda, jak powinien być może wyglądać dyskurs polityczny w tej sprawie. Powiedz proszę, zauważalny jest u Ciebie protest? U mnie akurat ciężko powiedzieć, bo ja mam jedne okna od mojego podwórka skromnego, a drugie w taki sposób usytuowane, że daleko od ulicy, ale w mojej bańce takiej internetowej, w której jestem i rozmawiam z moimi koleżankami, z kobietami, to tak, oczywiście jest to wszystko widoczne. Ja też mam plakat, też go zamierzam jutro do samochodu przyczepić, bądź sobie do bluzy wychodząc, także oczywiście, że tak, że to się odbija echem, jakkolwiek jest to absolutnie niecywilizowana metoda, żeby wyciągać tę ustawę teraz, mimo że tam oczywiście muszą być terminy, bo PiS, jak wiemy, jest bardzo, to sami legaliści są, ale to jest niegodne, tak? Bo im bardziej kontrowersyjna kwestia, tym bardziej powinno się dać obywatelom jednak możliwość wyrażenia zdania we wszelki demokratyczny sposób, także protestem, tak? A tutaj tego nie ma, więc to jest absolutnie jakaś odrażająca praktyka zupełnie. Bardzo Ci, Natalia, dziękuję za ten komentarz. Bardzo dziękuję wszystkim paniom. Natalia Waloch, redaktorka Wysokich Obcasów, była ostatnią moją gościnią. Tak mówimy u nas w redakcji. Bardzo Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Tak jak powiedziałam, jeszcze zmutuję tutaj Natalię, bo coś nam wchodzą jakieś szumy. Tak jak powiedziałam na początku, spotkałyśmy się tutaj dlatego, że jutro w Sejmie jest pierwsze czytanie projektu, którego twarzą jest Kaja Godek, projektu, który miałby zaostrzyć prawo antyaborcyjne, stąd protesty trwające już od kilku dni, no trwające głównie w mediach społecznościowych, tak jak powiedziały dzisiaj moje rozmówczynie, ponieważ inaczej się nie da. Takie czasy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Będziemy do tego tematu na pewno jeszcze wracać. Bardzo dziękuję za to, że byliście z nami.
Do zobaczenia w związku z tym.